10 oprawców z Buczy. Pokazują twarze torturowali mieszkańców Buczy. Opublikowano zdjęcia. Ukraińskie służby zidentyfikowały 10 rosyjskich wojskowych, którzy mieli związek z torturowaniem mieszkańców Buczy, poinformowała prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa. Brygada, w której służą żołnierze, otrzymała podziękowania od Władimira Putina za bohaterstwo. W rzeczywistości wojska rosyjskie mordowały cywilów i plądrowały domy. Zbrodnie w Buczy, zidentyfikowano 10 rosyjskich wojskowych związanych z torturowaniem cywilów, napisała Wenediktowa na Facebooku. Jak dodała, 64. samodzielnej brygadzie zmotoryzowanej wojsk lądowych Rosji, w której służą żołnierze, prezydent Władimir Putin nadał tytuł gwardyjskiej. Podziękowania od prezydenta za wielkie bohaterstwo, a językiem cywilizowanego świata, za wojenne zbrodnie, to dowód tego, że zbrodnie w Buczy były zadaniem z góry, które wykonali. I co najważniejsze, wspólnej odpowiedzialności naczelnego dowódcy za działania żołnierzy, podkreśliła prokurator. Prokuratorzy buczańskiej prokuratury okręgowej nadali zasłużony tytuł podejrzanym o znęcanie się nad mieszkańcami i inne przypadki złamania prawa i zwyczajów wojny pierwszym 10 wojskowym tej brygady sił zbrojnych Rosji, przekazała Wenediktowa i opublikowała ich nazwiska. Do wpisu załączyła też zdjęcia wojskowych. Wojna w Ukrainie. Brali do niewoli cywilów, nie dawali wody. Śledczy ustalili, że podczas okupacji Buczy osoby te brały do niewoli nieuzbrojonych cywilów, głodzili ich i nie dawali wody. Kazali im klęczeć z zawiązanymi rękoma i zaklejonymi oczyma. Znęcali się i bili. Ludzi bito, by uzyskać informacje o rozlokowaniu sił zbrojnych Ukrainy i obrony terytorialnej. Niektórych, jak dodała Wenediktowa, torturowano bez przyczyny. Poszkodowanym grożono śmiercią i inscenizowano likwidację zakładników, strzelając w ich kierunku. Wenediktowa poinformowała, że strona ukraińska ma też dowody na to, że wojskowi okradali miejscowych mieszkańców, zabierali im rzeczy osobiste i sprzęty gospodarstwa domowego. Śledczy sprawdzają, czy byli oni odpowiedzialni za zabójstwa cywilów w Buczy, zaznaczyła.